dyskusję doraźną nad Warszawą Śląską nie ma. Ale to komisja tego, w jakim celu ma być odesłane
ustaw wyjaśniłem na moją korzyść. I chcę nadal wykorzystywać, wyjaśniać sprawę, ponieważ jestem przekonany, że jestem w tej sprawie i że moje postępowanie było, jeżeli nawet jest niesłuszne, to przynajmniej adekwatne do tej sprawy sytuacji. Dobrze. Chciałbym nagle wyjaśniać, bo misja podkreśla, że nie wyjaśnia tego do końca. Dobrze. Dziękuję. Na głos przeciw. Pan Kerwa. Proszę Państwa, sprawa prosta. Panie Piotrze, bardzo łatwo tutaj mówisz. Proszę tylko chociaż raz podać punkt statutu regulaminu, na którym pracujemy. Z jakiego powodu mamy one coś do święta? Nie są wytłumaczeni tej sprawy. Pana prośby nie są, mogą, a nie muszą być respektowane. Nie ma to żadnego poparcia regulaminu na też która definicji. Głos przeciw, tak? Głos za. To do wyjaśnienia, że Łukasz nie przeczytał kompletnego, bo nie słyszałem wyniku głosowania. Uważam, że zawsze jest to. Przepraszam, mogę przeczytać, odczytać jeszcze raz. Odczytaj ponownie. Za wynik głosowania komisji 1 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw. Głos za. Poza przecinek, powstrzymujący się przecinek, po przeciw trochę. Głos za. No to ja muszę. Za wnioskiem. Tak. Proszę bardzo. Ja powiem tylko tak. Sprawa się już ciągnie tak długo, że rzeczywiście zgadzam się z Piotrem, że jak się pociągnie jeszcze 3 tygodnie, czy tam 4 do najbliższej sesji, to się nic nie stanie, skoro mamy sobie składać zaraz życzenie, no to może być oczywiście. Dziękuję bardzo. Proszę komisja, ja zadałem pytanie na początku, podczas jedynego mojego posiedzenia z komisją, bo mojej jedynej obecności na komisji, zadałem na początku pracy tej komisji tylko jedno pytanie. Po co komisja została powołana? Po co komisja została powołana? Był taki wniosek. Nie. No nie był. Na wniosek można sobie robić wszystko. Proszę Państwa, po co komisja została powołana? Czy po to, żeby ustalić stan faktyczny w sprawie i wtedy może się okazać, że to nie ja jestem winny, ale wnioskodawca jest winny, na przykład. Ale to nie jest. Nie może się tak zadać. Ja też wypowiadam się w ten sposób. Nie przerywam. Po co komisja została powołana? Czy po to, żeby rzetelnie wyjaśnić tę sprawę? Czy mając innego dopasować, mając człowieka dopasować do niego? A mnie, proszę Państwa, kojarzy się z metodami sanitarnymi. Bardzo proszę, jeszcze raz, ponieważ ja otrzymałem odpowiedź. Ja otrzymałem odpowiedź. Ale proszę ją powtórzyć, Panie Przewodniczący. Po co komisja została wezwana i jak Pan wyczas odpowiedzieć? Czy po to, żeby wyjaśnić tę sprawę od początku do końca? I być może uniewinnić mnie, być może uniewinnić mnie. Czy po prostu po to, żeby nie skazać? Tylko po to. To wszystko. Dziękuję serdecznie. Był wniosek formalny. Ale co nie kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ktoś jeszcze ma? Raz, dwa, trzy. Dziękuję bardzo, proszę Państwa, otwieram dyskusję. Ja bym prosił jeszcze, wniosek został odrzucony, ja bym prosił jeszcze Pana Mimoszczyzko, ale nie, w sumie zostało to odczytane, więc już tu wyniki głosowane, że otwieram dalszą dyskusję nad tym projektem uchwały. Sprawa jest to ważna. To jest sprawa, no nie sądowa, ale jak w sądzie, tak? Jestem oskarżony na siedlonie i mam zamiar doprowadzić do uniewinnienia mojej osoby.
Mam tutaj, proszę Państwa, no może są od początku, bo wniosek jest z nim. Przypominam, podważamy dyskusję do... Panie pierwsze, 3 minuty. No, nie, nie mogę 3 minuty. Nie za nie. Pierwsze, to nie jest co, z tego rada dzielnic. Proszę Państwa, dobrze, to w takim razie mam pytanie do Państwa prawnie. Państwo to nagrywacie, tak? Państwo to nagrywacie. 3 minuty, panie pierwszy, ma pan prawo. Mam pytanie, proszę Państwa, protokół z posiedzenia tego feralnego, który otrzymałem z komisji, o ile się dobrze mówię, bo nie byle komisja udostępniła. To jest, proszę Państwa, dowód w sprawie. To jest dowód na anonimność. Jeden z dowodów. Oczywiście jest to stenogram z całej podstawowej posiedzenia. To nie jest stenogram, proszę. To jest protokół, to nie jest stenogram. My nie jesteśmy zobowiązani do tworzenia. Proszę Państwa, jest tutaj stenogram, to by był. Jest tutaj napisane. Każdy, ponieważ nie mam czasu, każdy ma tutaj wgląd do tej sprawy, nie ma ani jednego słowa o moim niewłaściwym zachowaniu podczas tej komisji. I komukolwiek to pokaże, a mam zamiar się odwoływać od tej uchwały, że nas zostało podjęta. Proszę Państwa. Będzie mówił o sobie, idziemy naprawdę na święty Mikołaj i mówią sobie tak. Nie ma nikogo słowa o tym zachowaniu. To jest dowód. To jest dowód w sprawie numer 1. Dowód numer w sprawie tego, ponieważ znaczy ja nie uchylam się w tej chwili od odpowiedzialności, ale chcę, żeby komisja nadal pracowała nad tą uchwałą. Uważam, że ta uchwała jest, jej uzasadnienie jest niewłaściwe. Mam pytanie w takim razie do przewodniczącego komisji. Ja na posiedzeniu naszej komisji poprosiłem o powołanie świadków w tej sprawie. Czy ci świadkowie zostali powołani? Rozmawiali z nimi. Nie, czy zostali powołani? To mam twoją obecność. To pan radny teraz zgadza, ma swoje wystąpienie. Jeszcze do końca. Czy zostali powołani? Jest takie pytanie. Czy zostali powołani świadkowie? Pan Mieczysław Kłosowski, prosiłem pana Mieczysława Kłosowskiego, prosiłem panią Marię Potępę i prosiłem ewentualnie o pana Tomasza Rutkowskiego. Czy oni zostali powołani, czy zostali powołani? Nie, nie zostali, proszę państwa. To kto jest? A są to ważni świadkowie, którzy mogą powiedzieć słowo za nową jedynością. Proszę Państwa, ja prosiłem, napisałem do Pani Beaty specjalnie pismo niedawno, do sekretariatu, czy nie do Pani Beaty, do sekretariatu. Napisałem e-mail za potwierdzeniem, które otrzymałem, to znaczy został on odczytany. O udostępnieniu mi numeru telefonu tej pani, która tutaj zbierała podpisy oraz kompletne listy, nie bez adresu, tylko kompletne listy. Niestety, ale to są dane osobowe, proszę niestety, pana, nie mogę ich pani. Ale ja powołuję się. Może pani nie mieć tego telefonu, tyle pani proszę. No. W takim razie proszę, żeby komisja ustawiła numer telefonu tej pani. Dlaczego? Nie, proszę się nie śmiać państwo. Proszę się nie śmiać państwo. Sprawa jest poważna, ponieważ wynika nowa sprawa. Ta pani podczas naszego obchodu, panie Mieczysławie, to było, podczas naszego obchodu rynku medyckiego, jakoś zeszło na naszą rozmowę taką, że dlaczego pani się z nami skontaktowała, i tak dalej. Proszę Państwa, chodzi o to, pierwsze, chodzi o to, że ta pani twierdzi, iż wielokrotnie ze mną próbowała się telefonicznie skontaktować. Ja twierdzę, że nie. To jest ważna sprawa. Bo tu nie chodzi o moje zachowanie na posiedzeniu. Dobrze, dziękuję. Tylko o moją reakcję na spisek przeciwko mojej osobie. To był atak na moją osobę. I spisek. Z podpisy zbierane bez mojej wiedzy. Ta pani podobno dozwoniła, wcześniej pierwszy, że nie dzwoniła. Bardzo proszę w takim razie. Bardzo proszę, aby pan przewodniczący komisji udostępnił mi numer telefonu, uzyskał dla mnie numer telefonu, ponieważ ja chcę sprawdzić. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Panie pierwszy, 3 minuty, pani Gabi. Ja chciałam powiedzieć tylko jedną rzecz. Czy na owej sesji ci, którzy byli, a jest lista obecności, doskonale wiedzą, co zostało powiedziane. Nikt nie jest głuchy. I panie Piotrze, naprawdę, proszę mi wierzyć, że ja też słyszałam, co wtedy zostało powiedziane i co pan mówił, co inni mówili. Także wydaje mi się, że nie musi to być koniecznie wszystko słowo w słowo w protokole. Ale to jest to nie jest stenogram. To nie jest żaden dowód. Od tego zacznijmy. Druga rzecz, proszę, to jest to uchwała, że... Ale jeśli to jest...
się. Poza tym sprawa ciągnie się już tak długo, że można było się postarać, żeby powyjaśniać wszystko od A do Z. Nawet pan mógł się o to postarać. Która, no nie o mnie, ponoć to pana dotyczy. Nie, pani. No nie, proszę mi nie przerywać, ja panu nie przerywałam. Więc generalnie ja uważam, że ta uchwała powinna być dzisiaj. Nie ma takich okoliczności, które by nie pozwalały jej podjąć, bądź też nie podjąć. Powinna być generalnie procedowana i jeżeli jakiekolwiek pretensje pan ma, to proszę do komisji, a nie do wszystkich radnych. Proszę państwa, są przyczyny... Proszę państwa, chciałbym jeszcze zadać... Ja muszę odpowiedzieć, stosunkować się może. Przede wszystkim prawdopodobnie jest dowodem skarżenia. Minuta, panie Piotrze. Po drugie, proszę państwa, to nie jest to, co powiedziała, to niestety jest nieprawda, że nie ma żadnych powodów do tego, aby wróciło to do komisji, że już trzeba to zakończyć. Jest powód, który się toczył przed chwilą. Komisja nie zakończyła prac. Poza tym trzecia sprawa, to nie jest tak, że ja mam za tym chodzić. Jest komisja, jest pan przewodniczący, on zwołuje komisję. Nie wiem, czy pani Barta powiadania mailowo, czy normalnie na każdej komisji powiadania. Pan przewodniczący sobie powiadał. Pan przewodniczący ani raz nie powiadomił mnie o posiedzeniu komisji. Ale proszę państwa, w tym momencie osłabił mnie prawa obrony. Dlatego ja apeluję do pana przewodniczącego, żeby jeszcze pracować, żeby mnie powołał na to posiedzenie. Ponieważ ja mam na kolejne dowody. No skąd ja mogę wiedzieć, jak pracuje komisja, skoro ja na nią nie jestem zapraszany, proszę państwa. Ja mam jeszcze raz Jeszcze raz. Ja mam pracować z komisją, jeżeli komisja mnie nie powołuje na swoje posiedzenia, proszę państwa. Jak ja mam się bronić, jeżeli komisja mnie nie powołuje na swoje posiedzenia? Dziękuję serdecznie, panie pierwszy. Być może nie ocenię jakoś się pracowała. Idea była na to, aby przedstawić wszelkie dowody w tej sprawie, abyśmy mogli podjąć. I to, jeżeli masz takowe dowody, to proszę o ich tutaj przedstawienie, no bo to jest ta okazja, że możemy te dowody zaprezentować. Jeżeli komu nie było wystarczająco czasu na posiedzeniu komisji, a osobiście również uważam, że to nie jest tylko tak, że jak będą rady, ja nie tylko czekam, jestem reaktywny, czyli jak ktoś mnie sztuknie, to co się robię, tylko robię różne rzeczy ważne sam z siebie, bo uważam, że są bieżące. I uważam, że w tej sprawie również swoje działania mogą być proaktywne, a nie tylko reaktywne. Sławek Siekarz i pan... A ja muszę odpowiedzieć na to. Nie, ja muszę odpowiedzieć na to. Niestety, panie przewodniczący, pan w ciebie przychylał... Chce pan prowadzić sesję? Pan Sławek Siekarz. Ja chciałbym tylko bardzo bardziej wypowiedzieć tej kolegi, że pomysłowy urwania na posiedzenia komisji już byłeś na posiedzeniu komisji. A jest? Do tej komisji wystarczy. Więc w tym momencie tutaj pozdrawiamy, tutaj nie zostało ani razu powiadomienia na posiedzeniu komisji, bo takie słowa bardzo podobnie padły, z tego co pamiętam. To niestety nie mają się teraz sprawy. Poza tym na tej komisji tak samo można nałożyć do zastąpienia korzystanej prywatnej, na co niektórzy radni nie wyraźnie zgodę. I dlatego w tym momencie komisja nie mogła pracować na tym obiektu. To wszystko? Dziękuję serdecznie. Panie Ministrze. Ja tutaj zwracam się do ciebie, Piotrze, z takimi słowami, że tutaj jest siedziba Rady Dzielnicy, a nie sala sądowa. I twoje zacne reiteraty słowne za bardzo nie skłaniają mnie do tego, czy jesteś adwokatem diabła, czy wręcz prokuratorem tego diabła. Bo tutaj już twoje przekrzykiwanie, zabieranie głosu i upieranie się o swojej racji rozumiem. Rozumiem, bo czujesz się, że jest to w twojej sprawie. Natomiast pamiętaj, że według pewnych zasad, na których wszyscy pracujemy,
jest to, że każda komisja w jakiś sposób formalnie działa. I to komisja decyduje, kogo zaprasza, z kim rozmawia, jakie wnioski wysuwa. Oczywiście chcesz, możesz się odwoływać do nie wiadomo jakich instancji. Tylko pamiętaj o tym, że teraz cały czas nie przekonujesz nas tych zebranych o swojej niewinności. Przekonujesz nas tylko o tym, że komisja źle funkcjonowała. A zdaj sobie sprawę z tego, dlaczego ta komisja została powołana. Bo wcześniejsze słowa, gdzie mówisz, że kto inny powinien przed tą komisją dyscyplinarną występować, uważam, że są nie na miejscu i zgadzam się z koleżanką Igą, że wszyscy obecni radni na uczestnej sesji słyszeli, bo byli, wiedzą, co było powiedziane. Raczej pójdź w tym kierunku, niżeli ciągle tylko wracać do komisji. Ja chciałem się to odnieść do jednego, tam te twoje skierowania, że pani sobie zbierała podpisy. Na tym polega idea samorządu. Samorząd to nie jest rada dzielnicy, ani rada dzielnicy. To jest jakiś element tego samorządu. Tak naprawdę samorząd to jesteśmy my wszyscy mieszkańcy danego terytorium. Jeżeli jakaś pani, jak określiłeś, zbierała podpisy, miała do tego święte prawo, nie musiała informować o tym dzielnicy. Była jej dobra inicjatywa, bo zatem przedstawiła to Radzie, była na obecna, więc mógłbyś wziąć obi numer telefonu. Tyle. Dziękuję bardzo. Czy ktoś w tej kwestii? Pan Maciej Michał. No też skoro dyskutujemy, ja też zabiorę głos. I powiem Piotrze tak, przy całej sympatii jak się wybierze, częściowo z tobą zgadzam, bo słyszę tutaj, że komisja nie miała obowiązku, ale moim zdaniem powinna się powiedzieć komisja. Natomiast, tak jak powiedział słusznie Dominik, niestety Piotrze, powiem to z przykrością, odchodzimy od meritum, czyli co było powodem powołania tej komisji. I prawda jest taka, że niestety zasłużyłeś sobie, żeby ta komisja została powołana. Co więcej, przez ciebie, uczestnictwa w komisji, zrezygnował tak zasłużony dla działalności tej komisji pan, jak pan radny Ziarno. I to jest bardzo przykre, Piotrze. Niestety tak się stało. Nie wiem, czy ty masz tego świadomość, że po prostu pozbawiłeś komisję takiej zasłużonej osoby. Swoim zawodowym. No nie, absolutnie. Zatem w uzupełnieniu tego, co macie, panie Piotrze, panie Piotrze, sam zdecydował. Sobie teraz, panie Piotrze, w uzupełnieniu tego, co powiedzieli tu mówi przedmówcy, macie między innymi i przede wszystkim Sławek powiedział, że zaproszenie na komisję było. A czy będziecie na kolejne zaproszenie, to już decyduje przewodniczący sama komisja. Widocznie stwierdziła sesja 22. Przebieg tej sesji, wizyta na jednym wyświetleniu i tyle, że jesteśmy pierwsze do doroszy. Nie ma przewodniczący komisji to radzi, czy takiej, czy owakiej zapraszać na każde posiedzenie danego radnego. Proszę Państwa, to może jakoś po kolei bym się usłuchował, bo ja dobrze pamiętam. Rzeczywiście generalna myśl jest, że tutaj na forum rady, jakby mogę się bronić. I że mam pretensje do rady, raczej nie powinien mieć pretensji do rady, chyba coś takiego. Jeszcze minutę. Proszę Państwa, ja pragnę udowodnić swoją niewinność i adekwatność mojego zachowania do zaistniałej wówczas dosyć mocnej i gorącej sytuacji. Mam zastrzeżenia do komisji, ponieważ uważam, że to nie na razie. Ja tutaj Państwu nie powinienem o tym teraz mówić. Tylko komisja powinna mnie wzywać, żebym ja mógł to im powiedzieć wszystko. I komisja powinna już przygotować gotowy materiał dla Państwa, tylko chodzi o to szybko przegłosować. Dlaczego ja w tej chwili mówię? Dlatego proszę o powrót tej uchwały do komisji, żebyśmy już nie musieli na ten temat dyskutować, tylko żeby komisja zdołała przygotować konkretny raport z tej sprawy i sprawiedliwy, no nie chcę powiedzieć wyrok, tak, ale jakąś ocenę tej sytuacji. Nie zostanie pochowani świadkowie. Komisja nie pozwoliła mi, bo nie informując o tym, że się zbiera, nie dała mi szansy na przedstawienie kolejnych dowodów na mowę niewinności. No to jak ja się mam, proszę Państwa, bronić? 10 sekund. Jeszcze proszę o to, abyśmy mogli jeszcze dalej w tej komisji pracować, ponieważ sprawa jest poważna. Ale tak.
Dziękuję bardzo. Zobacz, który już tak. Panu Kaczmarzu. Korzystam. Proszę Państwa, no myślę, że dalsza część tej dyskusji wydziałowa. Prosimy tutaj w pierwszym moim wystąpieniu radnego Piotra o podstawienie podstawy prawnej z regulaminu statutu ustawowego. Składam wszystkie formalne po zakończeniu dyskusji i przejść do głosowania. Zakończymy, tak? Dobrze, proszę Państwa, wniosek formalny musimy przegłosować. Kto z Państwa jest za? Wniosek proszę o podniesienie. Tak jest. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kto jest przeciw? Raz. Kto się wstrzymał? Raz, 2, 3, 4. Dziękuję bardzo. Państwo, wniosek formalny został przyjęty. Przegłosowany. Zatem poddaję do głosowania. Podobnie jest uchwały. Komisji 50 przez Zależną Komisję Dyskusji w sprawie udzielenia upominania radnemu zgodności pan radny za projektem uchwały przewodniczący raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kto jest przeciw? Raz, 2. Też się wstrzymał? Raz, 2, 3. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 5. Świadczenia komunikatów.